Ponownie o krzyku. O drugim słowie, które wiąże się z krzyczeniem w, w tradycji hebrajskiej, tym drugim słowem, które oznacza krzyk, jest słowo tsarech. Tłumaczy się je jako, nie tylko jako krzyczeć, ale też jako płakać, ryczeć, wydawać przenikliwy, przejmujący dźwięk. No, w języku polskim moglibyśmy powiedzieć, że jest takie bliskie, bliskoznaczne słowo tego rozumienia jak wycie. Tak? Można wyć w rozumieniu też tego przejmującego krzyku, który odnosi się zarówno do, do jakiegoś bólu, do, 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 do jakiegoś cierpienia wewnętrznego. I w piśmie pojawia się ono u y, Izajasza i u proroka Sofoniasza. U Izajasza pojawia się jako okrzyk wojenny, mówi Izajasz, jak bohater posuwa się Pan. Jak wojownik pobudza waleczność, rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny. Góruje męsem nad nieprzyjaciółmi. A więc u Izajasza owo tsarech oznacza wydawać okrzyk. Okrzyk do walki, wzywać do walki. Tak? To jest taki okrzyk otuchy. Z drugiej strony u Sofoniasza ten, to samo słowo tsarech, ten krzyk, odnosi się do dnia pańskiego, do zapowiedzi dnia sądu, dnia gniewu. W tłumaczeniu polskim w Biblii Tysiąclecia czytamy tak. Bliski jest wielki dzień pański, bliski i rychły on bardzo, szybszy jest dzień pański od gońca i od mocarza niecierpliwszy. Nie, na pewno nie słyszeliście, bo nie ma tutaj tego słowa carech, nie ma tego słowa krzyk, a jednak w oryginale jest mowa o nim, bo owo mocarz, który tutaj, to słowo, które się pojawia, mo, mocarz, jest powiedziane dosłownie że mocarz będzie gorzko płakał. Co to znaczy? Dosłownie jest, że mocarz będzie carech, czyli krzyczeć, będzie wrzeszczeć przenikliwie. Tak? To znaczy, że będzie wrzeszczał. Tak będzie cierpiał w tym dniu. Mocarz będzie cierpiał. Kiedy zacząłem szukać pewnych konotacji tego słowa, konotacji dźwiękowych, nie tylko dźwiękowych, wokół tego słowa carech. To ze zdziwieniem odkryłem trzy takie ciekawe relacje tego słowa. Pierwszym jest słowo cara. To jest e, słowo, które tłumaczy się jako być trendowatym. Nie ma jednej litery między jednym i drugim słowem, tylko jedna litera je różni. I teraz zobaczcie, co to znaczy być trendowatym. Bycie trendowatym ma swoje społeczne konsekwencje. Ponieważ jest to bardzo poważna choroba, i choroba, która roznosi się bardzo szybko w społeczności. W związku z tym takie osoby się wyklucza poza granice tego życia społecznego. Każe im się rozedrzeć sukmane koszulę, po to, żeby, było, żeby okazać dowody tego, że jest się chorym, to znaczy wrzody. Każe się rozpuścić włosy, każe się zakryć brodę i co więcej, i to jest właśnie myślę, ten moment wspólny dla obu tych Słów każe się krzyczeć. Z daleka trendowaty ma krzyczeć: Jestem nieczysty. Jestem nieczysty. Owo, carech. Tak, ma być ten krzyk, który towarzyszy byciu trendowatym. Drugie, y, drugie znaczenie, drugie, druga jakieś, jakaś konotacja między tymi, tymi słowami wydaje mi się ciekawa w kontekście słowa carer. Carech, carer które oznacza być związanym być związanym ale także odczuwać niepokój cierpienie ból i tutaj to słowo carer użyte jest u proroka Jeremiasza w kontekście upadku Moabu czy Edomu gdzie serca wojowników porównuje się do bólu rodzącej kobiety Czyli owo carer jest bólem rodzącej kobiety. Bólem to znaczy krzykiem, nie? kiedy kobieta rodzi, krzyczy. To jest, ten ból wyraża się przez krzyk. A więc owo carech, ten wrzask przeraźliwy, tutaj koresponduje z krzykiem rodzącej kobiety. Taki okrzyk wydadzą wrogowie. Izraela, kiedy zostaną pokonanymi. I wreszcie trze, trzecie, trzecia konotacja, która się pojawia w, w polu semantycznym, to jest słowo careb, które oznacza oczyszczać, wypróbowywać, wytapiać. Nie? Od razu nam się otwiera cały szereg tych pięknych kontekstów mówiących o wypróbowaniu w ogniu, nie? kiedy Psalmista wiele razy, na przykład w Psalmie 12, mówi: Wypróbuj mnie w ogniu, wypróbuj mnie w ogniu. Nie? Albo słowo pana są słowami czystymi, jak srebro wypróbowane w piecu ziemnym, oczyszczone siedem razy. Choćbyś, mówi Psalm 17, choćbyś badał me serce nocą, mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości, moje usta nie zgrzeszyły. I Zobaczcie, to jest przepiękna też gratych znaczeń. Mówi: Wypróbuj mnie w ogniu, czyli carep. Wypróbuj, carep. Moje usta nie zgrzeszyły. To znaczy, moje usta nie są care, czyli nie krzyczą. Moje usta nie wydają dźwięku. Moje usta nie zgrzeszyły. Tak? I to, to, to badać, wypróbowywać zostaje zderzone z, z tym krzykiem który towarzyszy próbie, ale jednocześnie to nie jest krzyk oskarżenia, bo moje usta nie zgrzeszyły. To samo powie Hiob. Moje usta nie zgrzeszyły. Tak? Usta nie grzeszą, nawet kiedy carep zmienia się w care. Tak wygląda modlitwa niewinnego. Taka modlitwa, jaką znajdujemy na przykład w psalmie 26. Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, wybadaj moje nerki i serce. Mówiąc inaczej, Wypróbuj mnie w ogniu, nawet za cenę bólu, nawet za cenę cierpienia, i nawet wtedy nie krzyknę, nawet wtedy nie będę carech. Ten ostatni kontekst, on myślę, że ciekawie też od razu wskazuje nam na pewne związki owego carech, które często się w, w tłumaczeniu Biblii tysiąclecia przekłada na wołanie, na krzyczenie. Wpisuje właśnie w, w modlitwę jako rodzaj takiej, takiej prośby, wołania, krzyczenia, ale w tym znaczeniu nie. Takiego krzyczenia, właśnie emocjonalnego, czy wręcz somatycznego, cielesnego, jak przed chwilą mogliśmy zobaczyć, mogliśmy usłyszeć w tych nawiązaniach: tak? ból rodzącej kobiety, czy, czy, czy ten krzyk trendowatych, tak? albo ten krzyk człowieka wypróbowanego w ogniu, tak? kiedy ciało się pali, kiedy jest więziony, kiedy jest spętany itd. To te wszystkie konotacje, one zobaczcie, jakie są mocność cielesne, somatyczne. W języku polskim raczej wyraża się owocarech poprzez słowo wołanie, a więc y, pewnego rodzaju modlitwę, która jest zanoszona do Boga y, w jakiś rozpaczy, trwodze w ten sposób. Pojawia się ona w wielu psalmach będąc tłumaczone. Tak? mówiam w psalmie siódmym. W swoim ucisku wołali do Pana, a on ich uwolnił. Albo w, w cytowanym już kiedyś, chyba w psalmie 130, tak? z głębokości wołam do Ciebie. Wszędzie jest użyte słowo wołać, ale w rzeczywistości mówi, mówi się o krzyku. O krzyku. Człowiek, który jest gdzieś głęboko w rozpaczy, w szeolu, on krzyczy, w ucisku, on krzyczy, w dniu utrapienia on krzyczy, wszędzie mamy. Krzyk, krzyk, krzyk krzyk jako wołanie. I ta siła wołania, ona też w jaki sposób to, to, to że, że on, ten krzyk, on pokazuje, w jakim położeniu jest człowiek, jak, gdzie on się znajduje. Zazwyczaj znajduje się w sytuacji beznadziejnej, kiedy krzyczy, nie? kiedy my krzyczymy, kiedy jakby nie widzimy innego ratunku, kiedy próbujemy zwrócić na siebie uwagę, kiedy nie, nie widzimy innego wyjścia, wtedy krzyczymy. To jest, to jest ten krzyk, który jest na pograniczu rozpaczy, trwogi, cierpienia. To jest też ten krzyk, który rozlega się z krzyża Chrystusa. Li, eli, masa Bachtani. To jest ten krzyk. To jest ten krzyk, który łączy, jak mówiłem już wcześniej, ten element egzystencjalny. Mówi: Panie, zobacz, gdzie jestem. I ten krzyk fizjologiczny, fizyczny, krzyk życia, krzyk o życie. Taki na, na, będący taki na, grani, na granicy, pojawiający się na granicy. To ciekawe, zresztą to, 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 te, ten kontekst krzyku Chrystusa na krzyżu. On, gdybyśmy spojrzeli na to, kiedy Chrystus krzyczy, Chrystus też krzyczy. Bo my często mamy taki obraz Chrystusa. Na pewno już wiele razy słyszeliście to porównanie, ale też bardzo je lubię, bo, bo sam w takiej kulturze i, i w jakiejś takiej pobożności jako młody chłopak wyrastałem. Ma, mamy ten obraz Chrystusa taki bardzo ugrzeczniony, nie? Często właśnie z takim taką niebieskimi oczkami, uśmiechnięty, złożonymi oczkami jak do paciorka, prawda? Taki przymilny Jezus. Ale Chrystus krzyczy. Można powiedzieć. Takie dwa konteksty podstawowe są, kiedy krzyczy. W języku greckim używane jest słowo krazo, kiedy krzyczy. Krzyczy wtedy, kiedy próbuje być usłyszanym, kiedy jest jakiś tłum i chce dotrzeć ze swoim przesłaniem do większej ilości ludzi. I zdarza się, że mówią ewangeliści o tym, że Chrystus, Chrystus krzyczy. Kiedy mówi, jest takie sformułowanie używane, mówił donośnym głosem. To słowo donośnym głosem jest to, jest krazo. Krzyczeć. On nie mówi donośnym głosem, on krzyczał. Tak? I drugi kontekst użycia to jest ten, kiedy yy, tak naprawdę, no właśnie, yy, pełni funkcję dydaktyczną ten krzyk. To coś, czego my dzisiaj jakby nie chcemy w ogóle przyjmować, że, że można, można krzyczeć, próbując kogoś wycho wychować albo kogoś doprowadzić do jakiegoś takiego pionu, nie, postawić do pionu, że można kogoś krzyknąć, żeby, żeby go trochę, żeby się opamiętał. Nie? To jest wtedy, kiedy Chrystus krzyczy. Na faryzeuszy. Już nie mówię o tym słynnym przykładzie z wyrzucenia kupców ze świątyni, bo to jest często przy, przywoływany fragment w kontekście takiej reakcji emocjonalnej, gniewu, wzburzenia, kiedy on krzyczy, tak. Ale wielokrotnie widzimy Chrystusa, który przemawiając w świątyni, nawet krzyczy. Kiedy mówi: I mnie znacie i wiecie skąd jestem, ja jednak nie przyszedłem sam z siebie, lecz prawnówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Jak w Ewangelii Jana się pojawia, i tam jest użyte słowo, że, że Chrystus krzyczał do nich. To jest kraz. I my zupełnie nie, 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 jakby nie postrzegamy Chrystusa jako tego, który krzyczał, bo w naszej mentalności też takiej już trochę y, ugrzecznionej, uładzonej, mieszczańskiej, drobnomieszczańskiej, tak, krzyczenie jawi się jako coś złego. Nie powinniśmy krzyczeć, bo krzyczenie jest czymś pejoratywnym, to jest za bardzo gwałtowne. Dzisiejsza ta pedagogika bez krzyku wypiera tę te, formę, nawet y, rozmowy, bo musimy, to jest rodzaj agresji, powinniśmy się wystrzegać, krzyczenia. Ale okazuje się, że krzyk jest takim rodzajem alarmu, aby wyrwać nas z, z, po pierwsze z piekła, po drugie wyrwać nas z, z jakiegoś takiego uśpienia. Zobaczcie, Chrystus mówi, że prostytutki i złodzieje, gwałtownicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Ci, którzy krzyczą, też wchodzą do, do Królestwa Niebieskiego. Zawsze przypomina mi się ta historia ze świętym Hieronimem, który był ogromnym gwałtownikiem, nie tylko dopuszczał się rękoczynów względem swoich współbraci, ale właśnie często krzyczał, co zresztą później niejednokrotnie za co prze, przepraszał i niejednokrotnie było to powodem jego zgłoszenia samym sobą. Ale krzyczał, był, był gwałtownikiem, reagował niezwykle emocjonalnie. I tacy gwałtownicy wchodzą przed nami do Królestwa Niebieskiego. Ja tutaj nie chcę mówić o tym, że krzyk jest doby, w sensie takim, żeby krzyczeć na wszystkich, <laughs> ale krzyk jest jakąś formą ekspresji, która jest, która jest potrzebna. Krzyczeć to znaczy też. Bo Chrystus nie krzyczy po to, żeby kogoś obrażać, żeby kogoś karać. On krzyczy po to, żeby ludzi przebudzić, żeby dotarło do nich słowo. I to jest ten krzyk, który też kończąc już to, to, to dzisiejsze spotkanie, które pobrzmiewa mi w kontekście ostatniej piosenki na płycie The Process Army, piosenki, która się nazywa Underground. I tam jest taki refren, który, który jest powtarzany. Krzycz na cały głos. Nie? Krzyczcie na cały głos. W jakim kontekście? W kontekście zmartwychwstania. Katakumby dają znać, tu jest życie, tam jest świat. To jest, można powiedzieć, ten podstawowy, fundamentalny kierunek tego krzyku. Krzyczcie, trochę tak jak w tym szczebiotaniu, o którym już kiedyś mówiliśmy. Tak? Wejdźcie na dach i krzyczcie. Jak u Izajasza, krzycz z radości i wesela, mieszkanko Syjonu, bo okazał się w Tobie wielki Izrael, święty Izraela. To jest to krzyczenie, krzyczenie, które nosi w sobie ten pierwiastek też radości, ale pierwiastek życia, bo krzyk to jest życie. A więc krzyczcie, budząc tych, którzy zasnęli, to znaczy umarli, żeby pobudzić ich do życia.